Kolejnymi gołębiami z hodowli Piotra Wójcickiego, które mamy na sprzedaż, są to gołębie pochodzące od Gerharda Hofferta. Ja tylko tak przypomnę, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Jarosławem Żałką, on tam wspominał, że w Niemczech spotyka się dużo hodowców, którzy mają też wyniki bardzo dobre. One są u nas mniej znani, bo wiadomo, że znamy tych, którzy zdobywają tytuły te mistrzowskie, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Natomiast takich hodowców, którzy przez długi czas nawet są w 20, 30 takiego mistrzostwa Niemiec, my już znamy troszeczkę mniej. Natomiast jednym właśnie z takich hodowców jest między innymi właśnie kolega Gerhard Hoffer, a do niego właśnie trafił Piotr Wójcicki. I Piotr teraz tutaj ma taką przed oczami taką ulotkę i widzimy na wewnętrznej stronie tej ulotki są między innymi wyniki kolegi Gerharda z lat 2005 aż do 90 roku do dołu i takie powiedzmy kilka pozycji, które tam zajął i no i troszeczkę więcej o jego gołębiach, a gołębi, hodowla jego jest oparta dużo, widziałem tam w rodowodach, na gołębiach Gabego van den Abele. Proszę bardzo. A więc jeżeli chodzi o Gerharda Hofferta, bardzo fajne gołębie, wziąłem już kilka lat temu od niego gołębie, spisywały się bardzo dobrze, co można powiedzieć, te gołębie, jak nie pasuje to do niemieckich gołębie, bo wiadomo, niemieckie gołębie, taka jest opinia, że są miękkie, ale nie wszystkie. I jeżeli chodzi o Hofferta gołębie, to jest dużo gołębi van den Abele. Gołębie, które naprawdę są waleczne, potrafią przyjść po czasie, ale też nawet bardzo, bardzo dobrze lecą. Podstawowym gołębiem Hofferta jest gołąb 131. Ten gołąb już w tej chwili... Tutaj jest on na tu jest na zdjęciu taki gołąb. To już jest historia. To będzie na stronie u Krzysztofa. Ten gołąb w tej chwili zdobi szafkę, że tak powiem, u Hofferta. Czyli został upchany, tak? Dokładnie. Jego takim synem drugim, który w rodowodach się przebija, jest Super As 32. To jest syn tego 131, który był najlepszym gołębiem okręgu RV dwa razy. Także gołąb kapitalny, leciał naprawdę przy złych pogodach. No i Hoffert opowiadał, że te gołębie potrafią naprawdę super lecieć i to jest prawda. Przybliżając tutaj Gerharda Hofferta, można powiedzieć, że był drugim, piątym, siódmym, piętnastym mistrzem Niemiec. W tych latach właśnie 90, tak. Mamy widzę 98, 99, 2002. Tak. Takie duże sukcesy. Jest tu taka jego tablica, która będzie zamieszczona u Krzysia. Tabela właśnie tego przełomu, chociaż to można cofnąć dużo, dużo się dalej. Tam u niego w oddziale no, hodowca nie do pobicia. Naprawdę imponujące wyniki. To zresztą tutaj widać i to będzie zamieszczone. Także mówię, gołębie super, bo naprawdę waleczne. I no, pokażmy tego gołębia, którego masz w ręku, akurat tak, my to mamy tych gołębi 13 sztuk. Tak. Bo widzimy, to są gołębie z lat, jedne są, większość to są gołębie 2013, tak. I tak właśnie z 2013 tak, roku. Tak, tak. Ja tak może jeszcze przybliżę kolegom, o, zobaczmy. Ta akurat jest niebieska, inne gołębie jego są w barwach, tutaj zobaczmy. Niebieskie nakrapiane. Niebieskie nakrapiane, tak, i widzimy. A ten gołąb, którego kolega trzyma, to jest akurat młody, ale my mamy tam jeszcze na sprzedaż dwa gołębie z rocznika chyba 2010 i dwa gołębie z rocznika 2000 bodajże 7. Ja tu zerknę tylko. 2011. 2011. Także są to gołębie tylko 10 rok, 10, 11 i gołębie 2013. Trzeba nadmienić, że bardzo dobrze. Ja właśnie dużo tymi gołębiami nie lotuję. Jest kilka gołębi. Jeden z nich jako roczny. Do 6 lotu był najlepszym gołębiem oddziału, później niestety był bardzo tragiczny lot, ten gołąb zaginął, wrócił po 2 tygodniach, później już go nie sadziłem, ale u takiego mojego kolegi serdecznego, mogę powiedzieć tutaj nazwisko, nazywa się Paweł Bajdała, ma też kilka, może nawet kilkanaście oryginałów od Gerharda Hofferta, lecą super, on z bardzo krótkim stażem, 2 lata hoduje gołąbki, w tym roku był 4 w oddziale, dębno, żeby nie ostatni lot, tam nie złapał akurat tylko jeden konkurs, miał szansę realną na 2. miejsce. Drugim takim kolegą, myślę, że się nie obrazi, jest Marek Łabas, jest 1 w oddziale. I też bardzo dużo gołębi ma właśnie z Hofferta i bardzo jest zadowolony, szczególnie te gołębie lecą no, najlepiej od 300 i właśnie mówię, trudne warunki to super się spisują. A tak jak tam widać w rodowodach, to jest większość, to jest hodowla oparta na gołębiach Gabego van den Abele. Tak. Oczywiście tam się przywijają też inne nazwiska, tak, ale tak. Wszystko sobie można tam zobaczyć. I tak jak kolega wspomniał,
Te gołębie tutaj mamy niebieskie, ale mamy też tutaj w koszu, pokazywaliśmy, i nakrapiane, pstre niebieskie, nakrapiane, pstre, tak, takie różne. Nie ma żadnego czerwonego gołębia, nie mamy ani płowego. Także na razie dziękujemy, tym bardziej, że już telefon dzwoni, kolega odbierze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.